Panie trenerze, ostatnia kolejka i niespodziewanie całe oczy piłkarskiej Polski w telewizji będą skierowane na Stal Mielcze. Jesteśmy drużyną, która może pokrzyżować plany drużynie, o której mówiło się od wielu miesięcy, że ma pewne awans do Ekstraklasy. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ w ostatnich dwóch spotkaniach pokazaliśmy, że tylko i wyłącznie wynik sportowy nas interesuje i zabraliśmy punkty, wywalczyliśmy, wyszarpaliśmy zespołom z górnej części tabeli, Górnikowi Łęczna i Miedzi Legnica, i taki sam zamiar mamy zrobić, taką niespodziankę zrobić w Niecieczy, ponieważ będziemy walczyli o jak największą zdobycz punktową. Brugleb Nieciecza jest zdewastowana kontuzjami i kartkami. Kilku zawodników z pierwszego składu nie zagra, ale my też mamy swoje problemy. Tak, my mamy od dłuższego czasu problemy zdrowotne i jest to dosyć długa lista zawodników. Piotr Skiba, tak jak wiemy, jest wyłączony z treningów. Damian Byrtek tak samo, także ich na pewno nie zobaczymy. Do tego jest Maciej Spychała, który także trenuje indywidualnie, Kuba Mosakowski i Hubert Szramka. Oni od dłuższego czasu nie trenują i nie będą brani pod uwagę. No niestety dołączyli jeszcze do tej grupy kolejni zawodnicy po ostatnim spotkaniu. Jest to Grzegorz Kuświk, Rafał Remisz i Adrian Szczutowski. Ich niestety też nie zobaczymy. Są to bardzo ważne ogniwa naszego zespołu. Wszyscy wymienieni wcześniej przeze mnie zawodnicy, także no mamy duży problem kadrowy, ale poradzimy sobie z tą sytuacją, bo nieszczęście jednego jest szansą na szczęście drugiego, także kto inny dostanie w tym meczu szansę. W meczu nie weźmie udziału jeszcze Mateusz Skrzypczak, który będzie pauzował za żółte kartki, a w ostatnich spotkaniach pokazywał się z dobrej strony, także też będzie to dla nas duże osłabienie. Ci, którzy zagrają, specjalnie motywować ich nie trzeba. Jak wspomniałem, telewizja, błysk kamer, reflektory. To jest takie okno na świat w tej ostatniej kolejce dla piłkarzy Stal Mielca. Tak jest. No my zapracowaliśmy sobie ostatnimi meczami na to, żeby wszystkie, cały wzrok był skierowany na nas. Ponieważ gdybyśmy położyli się w poprzednich spotkaniach i oddali te mecze lekko, nikt by nas poważnie nie traktował. A tak podchodzą do nas nasi przeciwnicy z dużym szacunkiem i tak jak pan powiedział, będzie telewizja, będzie mecz o stawkę, przyjadą nasi kibice, więc zrobimy wszystko, żeby sprawić niespodziankę i żeby wywalczyć w tym meczu punkty, tak jak walczyliśmy we wszystkich poprzednich spotkaniach.